Chyba po tych pieprzykach nas poznali. Po prostu, no nie? Znaczy, chodziłyśmy bardzo w różnych fryzurach. Jak ja miałam krótkie, to siostra miała długie. Teraz jest taki czas, że mamy jednakowe, można powiedzieć. Ale tak to przeważnie każda inna. Na przykład ona miała ciemne, ja miałam jasne. Ona miała długie, ja miałam krótkie. I po tym bardziej, no i po tym pieprzyku, bo tak też często nas mylą. Mamy taką ciocię, co przychodzi do nas do dzisiejszego dnia, nie wie, która jest która, i tak samo chłopców nie rozróżnia, nie? Za małego, no nie? Rodzice nas ubierali tak samo, no nie? Ale później... Później tak, już ośmi nie tak nie tak, my nie chcieli, tak? Bo może wyróżnialiśmy się. Właśnie, było mało bliźniaków, jak do szkoły my chodzili, było mało bliźniaków, właściwie praktycznie nie było. Także nie chcieliśmy, żeby tak samo nas i bo w szkole było prędzej patrzenie na nas, że my są jednakowi, no nie? Nie możemy bez siebie żyć, musimy się codziennie widzieć. To nie tak, że jeden dzień się nie widzimy i zaraz na wieczór, choćby 10:00, to aby zadzwonimy, albo musimy iść się zobaczyć. Przychodzi taka pora i ja w tym samym momencie się ubieram do Kasia i mówi, ja wchodzę, to ona mówi, właśnie się wybieram do ciebie. Bez siebie w ogóle, żeby się nie widywać, to nie ma takiej. To jeszcze czegoś, tak nie było. Tak czegoś zawsze brakuje, no nie? To tak jak bracik poszedł do wojska, no nie? I rok czasu go nie było. Wiadomo, tęskni się. Tęskni się, no i się. Czegoś brakuje tego właśnie, tego czegoś, no. Więź jednak brat z bratem jest. Ja jestem Maciek Nowak, a na drugie mam nazwisko Piotr Nowak. Ja się nazywam Daniel Nowak i na drugie nazwisko Paweł. Byłem zadowolony. Byłem zadowolony, że dwóch chłopców, a nie trzech. Nie, no teraz to już to trzeba wyciąć. No nie, ale no dwoje dzieci na raz, no to coś jest coś fajnego. No chcemy być bliźniakami, żeby się podzielić tym, ale my się kłócimy i kłócimy. A potem się wijemy, jak chcemy. No właśnie. A potem mamy karę, jak mama nam mówi. No właśnie. I do sypialki idziemy, jak mamy karę. Że czasami... Lekkie kary czasami się mi się pomyli, bo mówię na przykład, Maciuś, zostaw to. A to jest Daniel. Mama, ja nie jestem Maciuś, tylko Daniel. To jest nas pomylają. To jest Maciek, a tu Daniel. To jest Daniel, a tu Maciek. Jak siostra się dowiedziała, że będzie mieć bliźniaki, to ja się bardzo cieszyłam, nawet bardziej niż ona. A to, że ja nie mam, no to też się cieszyłam, że nie urodziło mi się dwoje naraz, tylko mam jedno, a później drugie. Może siostra wygrała na tym, bo obydwu wychowała naraz. Już ma odchowany ich spokój, a teraz no, od nowa zaczynam, bo dopiero roczek ma córka, no nie? No, ale bardzo kocham swoje dzieci i nie myślałam o tym. Teraz wszyscy są bliźniakami. Ja też bym chciała być. Na dwóch rodzinach Nowaków bliźniaczy klan w Wojsławicach na Śląsku się wcale nie kończy. Właśnie w tej wsi mieszka statystycznie najwięcej w kraju bliźniaków na metr kwadratowy. Historia o bliźniaczych parach kończy nasz dzisiejszy program. Jak zwykle w piątek nieco krótszy, ale zapraszam na jutro na półgodzinny telekurier na żywo o 20:55. Dziś dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No, o czym rozmawiasz z tamtymi? Koleżankami z pracy. Bo z pracy, nie koleżanki. Różne są tematy. No jakie na przykład? Co robią, kurczę? Co robią po pracy na przykład? No i co robią takiego innego po pracy niż twoja żona? No zajmują się całkiem czym innym. No swoim życiem na przykład prywatnym, niektórzy mają chłopaków, kurczę. Mają fajniej z chłopakami niż twoja żona z tobą, nie? No pewnie. I ja to przyznaję. Jest... I fajnie jest posłuchać o tym, co one robią z chłopakami? No pewnie. No ale co one takiego robią? No nie wiem, Ewa, no nie będę się tego mówił, no. Aha, bo nie chcesz zdradzać ich? Nie chcę zdradzać tajemnic. Ale to jest takie, one ci tam mówią jakieś takie intymne rzeczy? Nie. Nie mogłabyś porozmawiać o tym samym? To ja bardzo chętnie, tylko żeby on chciał rozmawiać, bo ja zaczynam co trochę... No ale właśnie, o czym ty chcesz rozmawiać? Może ty narzekasz ciągle? Nie zgodzę się z tobą, ja nie jestem tego typu człowiekiem, żeby narzekać tak. Oczywiście, jak każda gospodyni domowa, czasem wymagam i truję, że trzeba coś zrobić, naprawić w domu, no bo tego się nie da, żeby nie zrobił. Ale ja lubię wieczorem, usiąść sobie wieczorem, już po zakończonym powiedzmy dniu, piwo i pogadać po prostu, co dzisiaj robiłem, jak było w pracy, nie wiem, może byśmy jutro gdzieś poszli, czy byśmy gdzieś wyjechali. Tak samo jak kiedyś. Tak. Ale jego już to nudzi. A dlaczego to nie nudzi ciebie? Bo jak mnie może nudzić? Długo można milczeć? Bo twój mąż milczący jest. No, można. Jak długo? No, ponad pół roku, żeśmy w ogóle nie rozmawiali ze sobą.
Ani słowa? To znaczy słowa jakieś tam zdawkowe, grzecznościowe, mijając się w mieszkaniu były, ale to były tylko słowa. No to jak wyglądały te dni bez rozmowy w ogóle, kompletnie? Po prostu przechodziliśmy koło siebie. No a te rzeczy, które się robi wspólnie? Nie, osobne łóżka, osobne sypialnie, całkowicie osobno. A jedzenie? Nie, ja pełnam, tak jak zachowuje się żona, wszystkie obowiązki domowe. Czyli gotowałaś, prałaś, tak? Tak, wszystko. Zawsze. No to tak nie do końca było osobno, tak? Osobno było w... Osobne łóżka, w ogóle rozmowy nie ma, ale obowiązki swoje jako żona wykonywała. To miałaś wygodnie, bo nie truła ci, ale tak, prała i gotowała, tak? No, i było lepiej niż teraz, kiedy trzeba rozmawiać. Lepiej, no może nie było lepiej, ale było mi wygodnie wtedy akurat. Ale twojej żonie nie było wygodnie, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale był to ten czas, kiedy twoja żona straciła pracę i nie czuła się z tym dobrze. Wiesz, że coś takiego było? Tak. I wiesz, że było jej źle? Wiem. I dlaczego jej wtedy nie było cię przy niej? Nie wiem, może więcej czasu w pracy spędzałem, poświęcałem więcej czasu na pracę. I te nowe koleżanki? No, wtedy może jeszcze nie tak bardzo. No. Ale wiesz, że to właśnie po to jest małżeństwo, żeby być ze sobą wtedy, kiedy jest też źle. Ja wiem, ale to nie zawsze tak się ułoży życie. No dobra, no ale co zrobiłeś? Nieraz gdzieś się zapomni, kurczę, o tym, że tak powinno się robić, a robi się całkiem co innego. No ale z tego, co wiem, to twoja żona ci próbowała przypomnieć, bo mówiła ci, że jest jej źle i prosiła cię, żebyś był przy niej. Ale być może do mnie to nie docierało. Ja nieraz u cię nie pocieszył? I chciała wtedy, żebyś ją przytulał. Czy to jest taka ciężka praca? Nie, jest ciężka. No to dlaczego tego nie robiłeś? Trudno powiedzieć, Ewa. Ale żona się starała cię jakoś tak pobudzić, prawda? Tak. Jak się starałaś? Przekonać go, że jednak warto się tobą zainteresować. W momencie, kiedy coś żeśmy rozmawiali, to były i kolacje. Mhm. Starałam się zrobić kolację, jakiegoś szampana, jakąś bieliznę. Taką i bardziej intrygującą, tak? Tak, tak, taką bieliznę. No i to ja zawsze jestem tą, która zaczynała, próbowała coś, jakiegoś zbliżenia czy czegokolwiek, jakiejś rozmowy. No, ale... no i to nie było frapujące, że ona to wszystko organizuje? No było, Ewa, no ale wiesz, to tak jakoś... Złożyło się dziwnie. I jak zareagowałaś na ten pomysł, żeby pójść do seksuologa? Bo żona wtedy się zaniepokoiła, no bo jak ona tak się stara, a ty nic i idziesz spać, to ją to zaniepokoiło, że ty potrzebujesz pomocy. Nie pamiętam, czy się zgodziłem, chyba raczej nie, kurczę. Nie chciał słyszeć na początku na ten temat, ale po jakimś dłuższym okresie czasu powiedział, że no jak załatwisz gdzieś jakąś wizytę, no to pojadę. To mogę jechać. A ty nie pomyślałaś sobie, że skoro nie działasz na jego osobowość, na jego ego męskie, to może trzeba sprawdzić, czy w ogóle jeszcze na kogokolwiek działasz? Pomyślałam. I zrobiłaś coś w tym kierunku? Zrobiłam. Co? Przez internet spotkałam się z dwoma mężczyznami. Ale w rzeczywistości realnej czy wirtualnej? Realnej. Na kawie. Czyli najpierw się umówiłaś przez internet. Tak. Wiedziałeś, że jest do tego zdolna, że tak naprawdę jesteś... Ale gdy ja mu mówiłam, że ja sobie kogoś w końcu znajdę, bo ja nie dam rady, to sobie znajdź. Taką słyszałam odpowiedź. To sobie znajdź. No i co, tak po prostu by ci to... Tak po prostu byś nad tym przeszedł do porządku dziennego? No nie wiem, ale jakbym przeszedł do tego. No i jak się skończyła ta kawa? To nie może być innego. Mhm. Oni... No, kawa była dobra, można było porozmawiać, jakiś spacer, ale... No za to rękę, nie ma tej. Się? Nie, to nie ma tej, tego czegoś, tej chemii tu. Nie. A jakiej ty chemii mówisz, jak tyle lat minęło? Przecież już wszystko.